I cześć, siemano, witam was. Ja jestem Gorcek, a to jest już kolejny odcinek z serii Wiedźmin. Więc ruszamy szukać lekarstwa dla Triss. Nagrywam odcinek drugi raz, bo pierwszym razem nagrało mi się... Znaczy, zrenderowało mi się w złej rozdzielczości. Nie wiedzieć czemu. Okej. Więc lecimy na Szczecin. Okej. I pierwszy dialog. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Lambert, okay. Muszę ci coś powiemy powiedzieć. Mu coś. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Okej, bywaj. Bywaj. Idziemy tam na górę. On nam otworzy drzwi do kuchni. Przejrzyjmy beczki. Krzesiwo. Okej. Jeszcze gdzieś coś możemy przeszukać? Chyba nie. Tu mamy kuchnię, tu są beczki ogólnie rzecz biorąc. Sorry, jeżeli słyszycie jakieś tło czy coś. Bo była piwa ogólnie w domu i ludzie tego tamtego sobie zrobili. Teraz dość głośno gadają, więc może być drobny problem. Dużo jedzenia ogólnie tutaj jest, tu można znaleźć. Przyda się ono nam później. O! Szybki styl i jazda. Okej, teraz Z. Z tego co wiem, to tu drugi przyleci. Okej. Bandyci załatwieni. Przełączmy się znów na szybki. Jesteśmy już na pierwszym piętrze, a jednak na silny. Kolejny. Pozornie łatwo się ich załatwia. Więc jakoś specjalnie mi HP nie biorą. Okej. Załatwiony i kolejny szybki bandyta. Oj, jakaś ścinka była przez chwilę. Dobra, jeszcze chyba ten jeden tylko. Nie jestem pewny. Ale prawdopodobnie tak. Okej. I po bandytach. O, mogę go przeszukać. Oreny. No dobrze. Ogólnie jakieś szafeczki. O, gdzieś tu coś tu widziałem. O, komoda. Okej, otwórzmy komodę. W niej znajdujemy wodę w butelce. Skrzynia. Mamy calcium equum, okej. Dobrze. Tej szafeczki nie da się otworzyć. Tu jest druga skrzynia, ale otwórzmy jeszcze tą. Mamy sztylet żelazny. Okej.
brak miejsca w ekwipunku na niego. I siekiera. Okej. Będziemy mogli używać też jakiejś innej broni, widocznie, niż tego, co mamy podstawowe, czyli miecz. Okej. I w tej skrzyni mamy białą mewę. Okej. Przeszukajmy tu jeszcze ogólnie parę pokoi, bo może tu być coś ciekawego. Tu nic, tu jakaś beczka. W beczce pewnie jedzenie. Tak, jagody. A tu? Czy coś tu mamy? Łóżko? Nie, szafka. Okej, szafka. I krzesiwo. Przydadzą się nam pewnie krzesiwa później. Dobrze. Lecimy dalej. Czy w którychś pokojach jeszcze nie byliśmy? Tutaj w beczce coś można znaleźć. Saletrę, okej. Tu w szafie coś jeszcze znajdziemy. Leć pan, panie Wiedźmin. Okej, później sobie przejrzymy ekwipunek, co tam podnosiliśmy. Osełka, okej. Fajnie, fajnie. Tam są schody na górę do pokoju Triss. Czy tu byłem? Ach tak, tu nic nie było. Chyba. Nie, jednak jest coś w komodzie. Woda w butelce. Standardowo. Tu byliśmy. Tak. I jeszcze. O, szczątki. Pozbierajmy oreny, przydadzą się. Parter i pokój, tu jest jeszcze jeden. Więc czemu by go nie otworzyć? Jedna skrzynka. I beczka pewnie jakaś będzie. Nieznany eliksir. No dobra. Nie, beczek nie ma. Wracamy więc do Lamberta. Szczątki, oreny. Okej. Kolejne szczątki, kolejne oreny. Nie, piwo, no proszę. Ciekawe. Przyda mi się to później pewnie. Tam jest jakieś podwodne coś. Intrygujące. Da się tam wejść? Czy jest to... Nie, nie można. Okej. Więc wracamy do Lamberta, który jest tutaj. Witaj ponownie. Ja na chwilę wyłączę swój mikrofon, bo muszę coś zrobić, ale zaraz wracam. Na górze jest już bezpiecznie i mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Okej. Jestem z powrotem. I tym razem muszę porozmawiać z Wesemirem. Triss nie czuje się widocznie najlepiej. Rozmawiamy ze Skellem. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Bla, bla, bla. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej na ten temat. Okej. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium.
Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Okay. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Okej. Okay. Bywaj. Nie będziemy gadać z Eskelem, bo czas nam na to nie pozwala. Ciężko było. Na górze zostałem kilku maruderów, ale... Rozumiem. Przeraza zraniła Lamberta. Na szczęście to nic groźnego. Dobrze, że pobiegłeś z Triss i załatwiłeś tego magika. Dzięki temu ocalała chociaż część sprzętu. Ale najważniejsze i tak przepadło. Tak, wiem. Nasza piękna czarodziejka znów miała rację. Dobrze się spisałeś. Weź tę zbroję i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. No dokładnie. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Okej. O, jesteśmy już w zbroi. Więc jest fajnie. Później zobaczymy w dzienniku rzeczy. Teraz wyjdźmy na dziedziniec i weźmy pazur przerazy. To by było fajnie. Oj. Przycinka. Okej, mamy szczątki przerazy. Tak, wiem, że trzeba kliknąć lewym przyciskiem. Mamy oko przerazy i pazur. Okej, bierzemy wszystko. I za chwilę rozpoczniemy medytację. Tylko jeszcze obczaję, czy coś tu gdzieś tu jest. Chyba nie. Ej, nie. Nie spację miałem na myśli. Okej, i wracamy do twierdzy. O. I idziemy troszeczkę pomedytować przed ogniskiem. No, siadaj. Czyż nie mogę? Czy muszę porozmawiać z Wesemirem? Który się tu kręci? Tak? Mam już wszystkie składniki. Mam już wszystkie składniki. To wspaniale. Teraz odpocznij i przyrządź eliksir według receptury. Bywaj. Okej, bywaj. I teraz prawdopodobnie możemy usiąść już przy ognisku. No dokładnie. I stworzyć eliksir. Naciskamy ikonę fiolki. Bierzemy receptę na lekarstwo dla Triss. Dajemy mieszaj. I medytujemy. Okej. Okay. Podejrzewam, że mamy już lekarstwo. Więc idziemy do Triss na górę. Biegnij, Geralt, biegnij. I mamy w ogóle już miecz wiedźmiński.
Także spoko jest. W ogóle postać jest fajnie przedstawiona, wszystko, wszystkie elementy na niej widać. Lecim, pędzim. Już mniej więcej wiem, gdzie to jest. Te drzwi. Tak, schody do pokoju Triss. I tędy tutaj na dół. I do góry. Okej. W ogóle ładnie tu ma. Przeszukajmy komody. Póki jest nieprzytomna. Winko. Okej. Może być i tak. Szafę jeszcze możemy przeszukać. Alkohol i coś do jedzenia. Okej. Gadamy z Triss. Okej. Gdzie jest lekarstwo? Lekarstwo jest tutaj. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Pewnie, że tak. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. No. Nie ma nic do wybaczenia. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Okej. Czyli... jest fajnie. Oczywiście jest to całkowicie zamaskowane. Ale mimo wszystko, numer jeden zaliczony. Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czekać. Chodźmy więc. Dziedziniec Kermoren. Okej, okay, jest cutscenka, podczas której widzimy pogrzeb Leo. W ogóle fajne mają te buty wiedźmińskie. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz?
Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Okej. Więc każdy jedzie w inną stronę. Szukać odpowiedzialnych za... Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. I sobie baba poszła. Bandytom udało się ukraść strzeżone od wieków wiedźmińskie tajemnice. Zerikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Triss Merigold. Wiedźmini ruszyli na poszukiwania, klasycznie, w cztery strony świata. Geralt z Rivii udał się na południe, do Wyzimy. Tak, oto skończyliśmy prolog. Teraz powinien zacząć się rozdział pierwszy. Lecz z nieznanych mi przyczyn nie zaczyna się on. Więc w tym odcinku Wiedźmina byłoby to już na tyle, bo jak widzicie, coś się stało z grą. Ja oczywiście mam zapis tam dalej, więc nie powinno być żadnych problemów. Ominie was tylko cutscenka. A ogólnie najwyżej wam opowiem, co się tam działo. Także komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie, czołem, cześć!